Witajcie, dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj pokażę gałąź produkcji w gospodarstwie, której jeszcze nie pokazywałem, czyli trzoda. Trzoda, którą hodujemy. Od, jak ja tylko pamiętam, w gospodarstwie zawsze były świnie, były też krowy, byki, ale jednak trzoda wygrała. Dobra, co ja tu robię? Dzisiaj jest 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, ale niestety świnki dzisiaj nie świętują i są głodne, dlatego muszę przygotować trochę. Dlatego przygotowuję im paszę, zboże pobierane ze silosów, podajnikiem na dole i do takiego pojemnika do przewożenia po prostu. To nam starcza na 2 tony paszy, także na chwilę to wystarczy, kilka dni. Tak ogólnie robimy teraz robimy paszę co drugi, trzeci dzień, także tą tonę, także trochę tego schodzi. Najważniejsze to, że zboża do żniw kolejnych starczy, także tego też jeszcze nie pokazywałem. To jest 2 silosy produkcji niemieckiej, podajnik produkcji polskiej. Tu jest taki podajnik, który z przyczepy nam rozładowuje. Nie robiliśmy tutaj wanny zanurzeniowej takiej do wysypywania zboża, ponieważ tu bardzo wysoko jest woda i postawiliśmy po prostu na takie rozwiązanie, że w ten sposób mamy swój kombajn, nie za dużej wydajności, także ogarniamy to wszystko, także to jest tam luz. Tutaj dajemy jęczmień z pszenżytem, razem idzie i miesza się w podajniku i nic więcej nie potrzeba. Ten podajnik kubełkowy ma wydajność gdzieś koło tam, tak jak naprawdę na fest, koło tam myślę 20 ton na godzinę, może nawet 30, ale nie używamy go, nie eksploatujemy go tak mocno, bo to już jest staruszek, także tak jak mówię, tam dajemy radę, mamy w sumie 2 porządne przyczepy i jedną małą na rezerwę, także bez problemu dajemy radę. Sprzęt do mieszania, rozdrabniacz bijakowy. Po lekkim tuningu jest po prostu dołożone bijaków trochę więcej, przez co wydajność wzrosła, czas pracy się skraca. Na nowych bijakach i nowych sitach osiągnąłem najszybszy czas na śrutowanie tego całego pojemnika, czyli tu jest koło tony, to ona powiedzmy 27 minut, także rewelacyjny czas. To kupiliśmy, to jest silnik 15 kW, to już parę lat u nas chodzi, także naprawdę godna polecenia maszyna, ale z silnikiem 15, tam w drugiej części gospodarstwa mamy jeszcze jeden cały zestaw, tylko że ma silnik 11 i dużo dłużej to idzie, także moim zdaniem 15 to jest to. No, tu jest taki chwytacz kamieni i z magnesem, żeby łapuje na metale. O, to jest ziarno ubiegłoroczne, kukurydza. Świnki sobie tutaj siedzą na ściółce. Oczywiście marzą mi się również ruszta. No. Marzą mi się ruszta, oczywiście ruszta by były super, ale no niestety koszt inwestycji duży. Tu nie mamy dużo, tu jest, żeby nie skłamać, tu jest 120 sztuk. Ogólnie warchlaka kupujemy od cały ubiegły rok, już tak robiliśmy. Przedtem mieliśmy swoje maciory, tylko z swoimi maciorami był taki problem, że po prostu macior mieliśmy za mało w stosunku do tej suszarni i tak trzeba było coś dokupować, coś ten, a po prostu jak przeszła ta grypa w ubiegłym roku, to naprawdę było dosyć słabo z tymi świniami i stwierdziliśmy, że będziemy zakupować warchlaka.
przez to możemy więcej świń po prostu wyprodukować. Co do samej tutaj technologii, nie ma tu żadnych paszociągów, bo to nie te ilości na paszociągi. Pasza jest robiona porządna, nie ma oszczędności. Co do trzody, to w naszym gospodarstwie nigdy nie było żadnych oszczędności. Zawsze to było na wysokim poziomie, co daje potem nam wysokie wyniki. Co do rozwoju, chciałbym rozwijać tą gałąź produkcji. Z tych hektarów, które mamy z samej produkcji zwierzęcej, jeszcze w takim układzie tutaj na naszych ziemiach, gdzie nieraz są, często są susze, często są jakieś tam cyrki. Myślę, że jak się sprzeda te zboże w świni, to jest przychód większy. Wiadomo, są, można powiedzieć, są spadki cen, są różne tam historie. No ale suma summarum wychodzi to jakoś tam, o, już mówię jak suma summarum, się nauczyłem. Wychodzi to na plus, moim zdaniem, i pamiętam już za chłopaka, już też były przecież takie tam nieraz spadki cen, dołki, dużo ludzi rezygnowało, bo ci nie opłaci, bo ten raz się opłaci, a dwa razy się nie opłaci, albo na odwrót, ale jakoś to wychodzi. Także co do, no tak już mówiłem, za chłopaka to nie za bardzo mi się widziało, a produkcja świń, szczególnie, że większość rzeczy trzeba było przy nich robić ręcznie. Dzisiaj jest już to wszystko, większość rzeczy zmechanizowane i tak praktycznie nie jest to ciężka praca. Myślę, że przy tej obsadzie, co my mamy, to naprawdę jedna osoba ogarnia to bez problemów w zupełności, także tak to jest z tą produkcją. Na pewno chciałbym to rozwijać, chciałbym w tym kierunku iść, tylko że marzy mi się oczywiście, marzy mi się porodówka, żeby jednak tego warchlaka mieć swojego, bo te zakupy jednak to jest wielkie obciążenie finansowe i przy jakimś spadku cen, jeżeli drogo kupimy warchlaka, tanio sprzedamy świnie, to można się wyłożyć bardzo szybko i naprawdę, a powiem szczerze, że przy lochach jest, mi się ta robota podobała, fajna jest, satysfakcjonująca, ale muszą być odpowiednie warunki, a my niestety tych warunków takich nie mieliśmy i niestety przez to rezygnacja trochę z tych loch. Naprawdę produkcja zwierzęca w takich gospodarstwach jak nasze praktycznie pozwoliła, no nie boję się powiedzieć tego, że po prostu moim rodzicom na przykład pozwoliła spłacić większość kredytów, większość zadłużeń, bo naprawdę żeby się rozwinąć, to trzeba w to iść i dlatego głównie produkcja zwierzęca była szczególnie w latach 90. opłacalna, bo roślinna to różnie tam bywało i myślę, że będzie więcej tych odcinków trochę o świniach. Dzisiaj takie małe wprowadzenie, zobaczymy jak to się w ogóle przyjmie, co dalej z tym moim kanałem, bo wam powiem, że nieraz to mnie cholera bierze z tym wszystkim tam, kurde, nasiedzę się jak osioł, a nic z tego praktycznie
Nic ciekawego z tego nie wynika, no ale co zrobić? No, widzicie, nawet śniegu nie ma, żeby bałwana ulepić. No co zrobimy? No nic nie poradzimy. Dobra, na razie, trzymajcie się, cześć.